Jeff Bezos, uznawany za najbogatszego człowieka świata z majątkiem liczonym na 200 miliardów dolarów, Bill Gates jest drugi 115 miliardów dolarów, podzielił się tajemnicą swojego sukcesu. Tak, wiem, tak to brzmi marketingowo. Jaką tajemnicą sukcesu akurat się podzielił, to by każdy odniósł taki sukces? Okej, okay. wiemy, że tak samo jak nie wiadomo, czy on jest najbogatszym człowiekiem świata, bo jednak majątek nie każdego jest tutaj policzony, nie wiem, majątek pana Putina, czy był też wliczany i czy jest dostępny. Tak samo z tymi sekretami. Jednak to, co jest tutaj taką rzeczą, którą, której możemy się przyjrzeć i którą możemy w jakiś sposób zaaplikować i w nie taki oczywisty sposób do siebie, to jest to, że Jeff Bezos mówił o, czy, na czym będzie bazował swój sukces w roku 1000. 1999, a więc 21 lat temu. Amazon był wtedy młodziotką firmą, miał zaledwie 4 lata, i ten wywiad okazał się w CNBC, a w Business Insider na stronie znajdują się obszerne wypowiedzi bezosa w języku polskim. Natomiast to jest bardzo ciekawe, ponieważ bezos powiedział: Tak, zapytane oczywiście o to czy, jakie są szanse, tak, że inwestorzy dokonują, jak to powiedział ten, który z nimi rozmawiał, dużego zakładu spekulacyjnego? BezOS odpowiedział na to w następujący sposób. Wierzę, że łatwo jest przewidzieć, że będzie na rynku dużo firm z sukcesami i że będą mieć duże kapitalizacje, i że dzisiaj trudno jest przewidzieć, które to z firm. Można się zakładać, które, ale jeśli Amazon nie zostanie jedną z nich, to będziemy bardzo zawiedzeni sami sobą. Ale nie ma na to gwarancji. Bardzo mi się podoba ten realizm. Bez osad do tego jeszcze przejdziemy. Jeśli spojrzymy na firmy stworzone przez rewolucję komputerową, to nikt wtedy nie powiedziałby, które z nich będą największymi wygranymi. Wierzę jednak, że jeśli dostatecznie obsesyjnie firma skupi się na doświadczeniach klienta, selekcji, cenach, informacjach dotyczących zakupów, jeśli zaoferujesz im to oraz wspaniałą obsługę, to masz duże szanse odnieść sukces i my staramy się to zrobić. I potem cały czas przewija się to, co dla Bezosa jest numerem jeden, czyli tu jest pan Bezos, zadowolony klient. I dziennikarz, jakby nie rozumiał tego, o czym on mówi, to jest bardzo ciekawe, kiedy widzimy ludzi sukcesu i widzimy ich myślenie, i widzimy czasami tych, którzy z nimi rozmawiają, którzy. Czasami nie chwytają ich myśli, nie dowierzają ich myślą, weryfikują ich myśli. To dziennikarz dopytywał później o to, że przecież yy, czy Amazon jest firmą internetową, czy nie jest firmą internetową, bo istnieje w internecie, ale Mahale fabryczne. to tamte lata, wtedy jeszcze to były takie początki. Natomiast Bezos z pewną obsesją, tak o tej obsesji zaraz on sam powie, powiedział tak: Dla mnie nie ma znaczenia, czy jesteśmy czysto internetowi, czy nie. Dla mnie. Znaczenie ma, czy dostarczamy najlepsze doświadczenie dla klienta. Internet, śmi internet, to nie ma znaczenia, ale ma znaczenie to dla Twoich inwestorów. Oni chcą wiedzieć, czy inwestują w firmę i tak dziennikarz wciął mu się w słowo, a bez wraca. Nie. Oni powinni inwestować w firmę, która obsesyjnie dba o doświadczenie klienta. Długofalowo, nie ma rozbieżności między interesem klientów i akcjonariuszy i można by tak długo długo i tam jak echo wraca właśnie to co mówił Bezos, czyli obsesja na punkcie zadowolonego klienta. Jedna z najważniejszych rzeczy dla niego i myślę, że to jest bardzo ciekawe, na różnych rzeczach można bazować, ale tak naprawdę zadowolony klient wydaje być się jedną z najważniejszych zasad, która zbudowała sukces Bezosa, która buduje sukces wielu firm i uwaga, właśnie Paradoksalnie nie chodzi tylko o zadowolonego klienta, ale do tego jeszcze też wrócę. Natomiast o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że oni postanowili, żeby klient był więcej niż zadowolony. Bo wiesz, zadowolony klient to z polskiej komedii, tak? Wszyscy to znamy z polskiego kabaretu. Będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony. Niestety znamy to nie tylko z kabaretu. Kabaret wziął to z rzeczywistości. Natomiast mieć obsesję na punkcie zadowolonego klienta to już jest coś. Lata temu ktoś mi powiedział takie zdanie Andrzej, spraw, żeby Twoi klienci dostali coś więcej niż tylko to, czego się spodziewają. I gdzieś to zdanie mi zapadło w głowę i wiem, że to, że spora część moich klientów bierze się z rekomendacji, jest między innymi stąd, że moi klienci dostają coś więcej. Co to jest i co dostają, tego nie zdradzę. Natomiast yy, nie zdradzę z kilku powodów, ale między innymi dlatego, że to nie zawsze jest to samo. Natomiast chcę pokazać na zupełnie innym przykładzie. Miejscowość, w której mieszkałem, sklep spożywczy. No, historia sprzed ja wiem, spróbuję teraz powiedzieć, koło 18 lat. I w tym sklepie, który zresztą dzisiaj nie istnieje, bo to jest ciekawe dla kontekstu dalszej historii, pracowała pewna osoba, która obsługiwała ten sklep. Nie była właścicielką, nie była kierowniczką, była osobą, która obsługiwała klientów. I pewien człowiek, który w miejscowości obok miał swój sklep, Postanowił zrobić ekspansję i na sąsiednie miejscowości, właśnie do tej miejscowości, przyjechał sklep meblowy. Chciał zrobić, ona pracowała w sklepie spożywczym. Przyszedł, ponieważ był głodny, postanowił, że coś tam sobie kupi, nie wiem, do picia, do jedzenia. Wszedł do tego sklepu, ale sposób, w jaki ona go obsłużyła, powiedział mu gdzieś w środku: Wow, taką sprzedawczynię chciałbym mieć. I później, kiedy przyjeżdżał, szukał różnych lokali, przyjeżdżał co jakiś czas i patrzył tak. Jak ona jego obsługuje, jak obsługuje innych klientów i zobaczył, to jest osoba, odpowiednia osoba. I w momencie, kiedy już podpisał umowę wynajmu, kiedy już wiedział, że wchodzi do tej miejscowości, przyszedł do niej i powiedział tak: chcę panią zatrudnić w moim sklepie. Zapłacę pani więcej, niż pani tutaj zarabia. Nie wiedział, ile ona zarabia, mógł się domyśleć, tak? Natomiast zatrudnił ją, po pewnym czasie ona została kierowniczką w tym sklepie, a po pewnym czasie została kierowniczką nad siecią sklepów. Dlaczego? Bo ta osoba miała właśnie to. Ona obsługiwała klienta w taki sposób, żeby klient był zadowolony. I uwaga, to jest niesamowite. Prawdopodobnie gdyby tak nie robiła, co by było dzisiaj, ten sklep już nie istnieje, może by sobie poradziła. Natomiast ona nie miała na celu, przyjdzie ktoś taki i tak się stanie. Ona miała na myśli jedno: będę dobrze, jak najlepiej obsługiwać klientów. Zawsze, kiedy kładziesz akcent na to, żeby klient był zadowolony, reklama się rozejdzie, ta reklama szeptana, zawsze kiedy dołożysz starań, ty wygrasz. Bo nawet jeżeli, to jest ciekawe, że mając konsultacje dla różnych przedsiębiorców, biznesmenów, widzę, że nawet jeżeli mieli jakieś biznesy i dbali o to, żeby klient był zadowolony, to kiedy ich biznes nie wypalił, to z tego zadowolenia klienta, z tych pytań klienta wywnioskowali, że można jakiś podobny albo w innej zupełnie branży zrobić biznes, bo ludzie tego poszukują. Więc Obsesja Bezosa, zadowolony klient? Myślę, że ważna lekcja, którą można wziąć i pytanie, które sobie zadać, co daje, co, sprawi, co sprawia, że mój klient jest zadowolony, lub też co sprawia, że moi klienci narzekają, że ciągle to się powtarza. Przyjrze warto się temu przyjrzeć. Druga rzecz, o której mówi Bezos, to jest nieustanne innowacje. To jest bardzo ciekawe. Również dla mnie, tak samo jak to pierwsze, że on mądrze tu godzi dwie rzeczy, bo oczywiście wszyscy znamy, może i ty sam należysz do tej grupy osób, którzy są kreatorami, ciągle coś tworzą, ciągle nowe pomysły i coś stworzą, i potem nowy pomysł, no właśnie. I co się wtedy dzieje? Dzieje się chaos, ponieważ ten pomysł pierwszy, który był, wypalił, zaczął działać, ale teraz potrzeba procedur odtwarzalnych, powtarzalnych rzeczy. I z jednej strony Bezos umie o to zadbać, że jego firma, która jest teraz globalną firmą, Amazon, absolutnie dba o te procedury i procesy, a z drugiej strony ciągle wymyśla nowe rzeczy. To jest bardzo związane z trzecim punktem, do którego za chwilę przejdziemy. Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby tak gnać naprzód, żeby nie mieć czasu, jak w tym znanym polskim kawale, tak? człowiek, który biegał po budowie, i mówią do niego: Ale czemu tak biegasz? Dlaczego taczkę masz pustą i biegasz tam i z powrotem z pustą taczką? Mówi, takie wyśrubowane normy, że nie ma czasu taczki załadować. Tak, wiem, suchar, ale, ale suchary też się przydają. Natomiast chodzi o to, żeby zadbać o te procedury, a jednocześnie nie je stracić z tej świeżości. Nawet u nich takie hasło, slogan, tak, podobno, którym wszystkie maile też podpisuje Bezos, to jest day one, dzień pierwszy, czyli ten. Dzień pierwszy to jest symbol oczywiście tego, że początku, kiedy wszyscy są podekscytowani, kiedy tworzą coś nowego, kiedy są wielkie nadzieje, kiedy jest też niepewność i on mówi, to chcę podtrzymać. To chcę podtrzymać. Dlaczego to chcę podtrzymać? Ponieważ z takich innowacji tworzy się ekspansja, tworzy się jakość, tworzy się też to, o czym mówił przed chwilą, czyli zadowolenie klienta. U nas to niesamowicie robi pan Brzuska z impostu. Kiedy widzimy ekspansję Inpostu i ciągle nowe pomysły, i nowe rzeczy, ja w zasadzie dzisiaj, kiedy wysyłam książki albo kiedy sam coś kupuję, tylko patrzę jedno, czy jest możliwa obsługa przez Inpost. Ponieważ jest to wygoda, ponieważ to jest zadowolenie klienta, ponieważ jest to innowacja, tak, widzimy ciągle nowe. Świetne pomysły, które wchodzi już nawet duże biurowce w Warszawie mają swoje punkty in postu, gdzie, gdzie też jest wysyłane. I teraz nieustanne innowacje. To jest z jednej strony dbanie o to, że kiedy coś wprowadzimy i działa, to żeby to funkcjonowało, czyli procedury i ludzi, którzy o nie dbają, a z drugiej strony nie poprzestajemy na tym i szukamy nowych rzeczy. I w tych nieustannych innowacjach myślę, że bardzo ważne jest tutaj mieć tą filozofię Kaizen, tak? Która mówi o tym, że ulepszanie nie ma końca. Jest 10 punktów Kaizen, ale ja się nie chcę teraz tych punktów cytować bez omawiania, bo to bez sensu, to można sobie gdzieś wygooglać, znaleźć. Mam nawet nagranie o tym, z, jeden z moich nagrań jest o tym tak na kanale YouTube. Natomiast to chodzi o to, że ciągle wprowadzamy jakieś zmiany. I testujemy je oczywiście, ale zakładamy, że będziemy się rozwijać. Okej, okay. i teraz przejdziemy do punktu trzeciego, bo tak naprawdę ten punkt drugi nie będzie dobrze funkcjonował, jeżeli nie będzie czegoś, co myślę, że tutaj Bezos niesamowitą rzecz zrobił, jakość decyzji. I tutaj kilka rzeczy, które on mówi o decydowaniu, o podejmowaniu decyzji. Dla niego jest ważna szybkość decyzji. I on mówi tak, jeżeli jest 10% szans na stukrotny zwrot, to warto taką decyzję podjąć. Ja nie myślę, że to jest. Wiesz, uniwersalna zasada dla wszystkich. Natomiast chodzi o to, że on sobie obliczył, dobrze, jeżeli mamy 10% szans, że 100 razy się nam zwróci, warto podjąć to ryzyko. Przy czym on rozróżnia dwa typy decyzji. Typ pierwszy, nieodwracalne zmiany i podejmujemy decyzję bardzo ostrożnie. Ale typ drugi to jest jak przejście przez drzwi obrotowe. Zawsze możesz wrócić. I o ile decyzję numer jeden. Podejmowane są długo, to decyzje numer dwa podejmowane są bardzo szybko. I on, jak on ładnie powiedział, bez wstydu zamyka się nieudane projekty. OK, ciągle próbujemy, ciągle testujemy i patrzymy. Tak, tak, tak samo nagrywałem filmy na YouTube, teraz nagrywam filmy na YouTube. Można powiedzieć, żadna zmiana. Jest pewna zmiana, właśnie taka, jak drzwi obrotowe czyli nagrywam je z prezentacją. Z kilku powodów chcę to zrobić, ale też chcę to przetestować. To nie będą jedyne takie nagrania, ale między innymi takie też będą. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o decyzję. To jest myślenie: on mówi do pracowników, do kierowników, do dyrektorów, do menadżerów. Myślimy w kategoriach 5-7 lat, a nie dwóch, 3 lat. No, wiesz, znając trochę polską rzeczywistość, to wielu myśli w kategoriach dwóch, trzech dni albo dwóch, 3 godzin. Co to znaczy? Czy to będzie dobre? O, muszę coś zrobić. To tak jak z nagraniem. Niektóre z moich nagrań zwróciły się po kilku latach. Nagrałem coś, a kilka lat później ktoś to przesłuchał i stał się moim klientem. Więc kiedy nagrywam, to myślę w kategoriach wielu, wielu lat do przodu. I teraz chodzi o to, czy to, co robisz, decyzje, które podejmuję, to są rzeczy, które będą tym myśleniem długofalowym. I ostatnia rzecz, tutaj jeżeli chodzi o decyzję, nie zgadzaj się i działaj zgodnie. Niektórzy to tłumaczą inaczej, ale to moje tłumaczenie mi się bardzo podoba. Nie zgadzaj się i działaj zgodnie. O co chodzi? Jeżeli jest jakiś team, team, są liderzy, czyli oni się spotykają, żeby podjąć decyzję o na przykład nowym kierunku, nowym produkcie, nowym rodzaju usługi. Szczerze rozmawiają, mają prawo się nie zgadzać, mają prawo walczyć do upadłego. To wszystko mają prawo. Ale kiedy decyzja zostanie podjęta, absolutne oddanie tej decyzji. Absolutne podążanie za tym, co zostało zdecydowane. Miałem ten przywilej kilka razy widzieć. Przyznam szczerze, że rzadziej w firmach, ale częściej w organizacjach non-profit, jakichś fundacjach, stowarzyszeniach, to w jaki sposób ta zasada działa. Że rzeczywiście ludzie bardzo szczerze rozmawiają, poddają wątpliwość decyzję, ale kiedy decyzja została podjęta, wszyscy idą za tym. Kiedyś byłem w sytuacji, kiedy decyzja i to. Powiedzmy, że może nie jakaś kluczowa decyzja, ale jeden człowiek powiedział tak: słuchajcie, odchodzę z fundacji to nie był szantaż z jego strony, tylko powiedział, odchodzę z fundacji, ponieważ nie jestem w stanie całkowicie podpisać się pod tą decyzją, więc nie będę mógł się w pełni zaangażować. Yy, więc, no, przykro mi. To nie była nawet jakaś kluczowa, była ważna, ale nie bardzo ważna decyzja dla fundacji i wtedy prowadzący tą fundację bardzo ciekawie powiedział, słuchaj, mówi, słuchaj nie musisz się angażować w ten projekt. Absolutnie. Szanujemy to, ale nie odchodź z fundacji. Nie warto. No i rzeczywiście ten człowiek został, i to było ciekawe. Co później się działo, ponieważ ten projekt nie wypalił i ten człowiek nigdy nie powiedział, a nie mówiłem. Więc pytanie: jak to wygląda u Ciebie? Jak wyglądają u Ciebie decyzje? Czy podejmujesz ważne decyzje? Czy podejmujesz szybko decyzje? Czy, czy masz przemyślane decyzje? Albo to, co jest moim konikiem, tak, ja tutaj pracuję z zespołami. Czy Twój zespół rzeczywiście jest otwarty na to, żeby mówić ci szczerze, co ludzie myślą. A czy twój zespół, kiedy już podejmą, podejmiesz decyzję, czy podejmiecie wspólnie decyzję, jest w stanie całkowicie oddać się temu, co postanowiliście? Więc jakość decyzji. I kolejna rzecz to jest biznesowy realizm. I teraz chcę trochę na, na odwołać się do tych pierwszych trzech punktów do obsesji na punkcie klienta o której mówił Bezos, do nieustannych innowacji oraz do jakości decyzji. Tak naprawdę myślę, że to nie jest kwestia wzięcia tego, co on powiedział i zrobienia kopii, tylko to jest to, o czym mówił Covey. Wielu ludzi mówi o Koweju, tak, siedem nawyków. Ja myślę, że siedem nawyków bym odłożył sobie, bym wziął książkę na twoim miejscu. Najpierw rzeczy najważniejsze. U mnie od tej książki zaczęło się. Natomiast... Do tej książki co jakiś czas wracam, teraz wróciłem, znów po taki. To, co mnie na nowo uderzyło, to o czym już zapomniałem, że to nie chodzi nawet o to, jakie to są zasady, ale on miał, ma pewne jasne zasady. Możesz mieć inne zasady, ale on buduje nie na metodach. On buduje na zasadach, ma swoje zasady. Pytanie jest, jakie są Twoje zasady. Tak? Ten biznesowy realizm to jest trochę coś innego niż co mówić, ale tutaj chciałem Ci powiedzieć, że to nie chodzi o kopiuj-wklej bez osa. To chodzi o to, żeby zainspirować się czymś, ale też chodzi o to, czy Ty wiesz, co jest dla Ciebie takim, takimi niepodważalnymi zasadami, na których budujesz firmę. Dlaczego to jest ważne? Bo kiedy masz sukces, to musisz wiedzieć, że kiedy powiększa się skala, kiedy zwiększają się zyski. Wtedy musisz dbać o to, żeby te zasady były zachowane, a jeżeli te zasady nie działają, to oczywiście ważne jest, żeby zobaczyć, dlaczego nie działają i zrobić wszystko, żeby zmienić to, co nie działa, a polepszyć to, co działa. Ok, ale to jest bardzo ciekawe. Jego akcje, biznesowy realist, to już raz o tym wspomniałem przy Jeffie Bezosie, kiedy mówił 21 lat temu o tym, że nie wiadomo, czy mu się uda. Jasna sprawa, nikt nie wie. Natomiast tutaj druga rzecz, Wzrost jego akcji od 1994 roku wzrosło o 97 tysięcy procent. I on mówi tak, większość firm obecnie upada w ciągu 30 lat, a nie 100 lat. Mówi, moja firma też kiedyś upadnie. Dla mnie jest ważne, żeby nie za mojego życia. Może to brzmieć cynicznie, ale dla mnie brzmi bardzo realistycznie. Tak? On po prostu wie, jakie są realia, i mówi tak jest. Tego nie zmienię i na tym się skupia. Robię wszystko, żeby dopóki ja jestem, to funkcjonowało dobrze. OK. i kolejna rzecz. Blue Origin. Trudno o tym nie wspomnieć, o tym jego projekcie, ponieważ on jest filantropem, można powiedzieć, ale trochę innego rodzaju. Gage czy Buffett rozdają swoje majątki, natomiast on przede wszystkim chce podbić kosmos. Kolonizować, umieścić tam produkcję. I to jest dla mnie ciekawe, że z jednej strony jest głębokim realistą, a z drugiej strony jest wizjonerem. Przez długie lata też ukrywał, co naprawdę planuje zrobić w tym kosmosie. Dopiero kiedy dostał dużą dotację od rządu amerykańskiego, musiał ujawnić część planów. Ale to jest dla mnie ciekawe, że to nie jest człowiek, który buja w obłokach, chociaż buja w kosmosie, tak? bawiąc się słowami. I to pokazuje. Pewną rzecz. Czasami ludzie mówią, po co mu tyle pieniędzy? No właśnie, pieniądze są problemem, dopóki ich nie masz, bo wtedy cały czas o nich myślisz. Ale kiedy już je masz, to zaczynasz myśleć o wpływie, o zostawieniu czegoś po sobie, o powiększeniu swojego wpływu, o dokonaniu czegoś. I to jest ciekawe. Pewnie niewielu z tutaj ze słuchaczy będzie takimi miliarderami, czyli powyżej 100 miliardów dolarów, ale życzę każdemu. Natomiast każdy z nas może pomyśleć. Jaki wpływ wywieram? Nawet jeżeli ciągle pieniądze są problemem, nawet jeżeli ciągle o nich myślę i zastanawiam się, ok, może mam coś tam odłożone, ale to niewiele, warto pomyśleć też, jaki wpływ wywieramy na innych. Jeżeli nie wiesz, jaki wpływ wywrzeć, popatrz na organizacje non-profit, które działają w Twojej okolicy, dołącz do jakiejś, przynajmniej raz w miesiącu, poświęć 2-3 godziny i zobacz, jak to bardzo zmieni Twoją perspektywę. I też podejście do biznesu, a na pewno w takich organizacjach można świetnie nauczyć się zarządzać. John Maxwell nieraz o tym mówi: szukasz dobrych liderów, idź do organizacji non-profit, przyjrzyj się tym, którzy przewodzą, i stamtąd znajdziesz dobrych liderów do biznesu. Ok, i końcowe pytanie: co z tego dla Ciebie? Dla mnie dwie rzeczy. O jednej już wspomniałem, kiedy czytałem o tym, co Bezos mówił lata temu, o tej obsesyjnej trosce o klienta, to cały czas mi potwierdza: OK, trzeba o to dbać. Trzeba dbać o to, żeby klient był zadowolony. Jedną z form dbania jest nagrywanie tych nagrań, żeby dawać darmową wiedzę dla tych, którzy są, lub będą, lub byli moimi klientami. I kolejna rzecz, nieustanny rozwój. Coś, co gdzieś też towarzyszy mi przez lata, ale o czym on też mówił, cały czas dbać o to, żeby wprowadzać zmiany. Jedną z rzeczy takich, którą tutaj się też podziela, która jest świetna, bardzo mi się spodobała lata temu, kiedy ktoś mówi, jak wprowadzać zmiany, bo jest dużo nowinek, różnych rzeczy. i Ktoś powiedział tak, wprowadź taką zmianę, z którą wiesz, że dobrze byś się czuł, gdybyś nie musiał nigdy z niej rezygnować. Czyli na przykład wielu ludzi tam dramatycznie chce schudnąć, robią jakieś diety, dramatycznie schudną, potem dramatycznie przytyją. A co jest, jeżeli byś pomyślał tak, ok, to wprowadzę trochę warzyw do swojej diety. To jest coś, czym mogę żyć do końca życia, może nie zmienię całej diety, ale przynajmniej wprowadzę trochę zdrowia. Tak samo w firmie. Możesz pomyśleć sobie, ok, dwa razy do roku spotkam się z każdym pracownikiem tylko po to, żeby powiedzieć, co w nim doceniam. Hmm? Coś co można robić do końca życia, mała zmiana, ale te zmiany, kiedy się kumulują, to one w końcu doprowadzają do czegoś, coś takim efektem kumulacji, taki flow, takie poczucie, że w tej dziedzinie życia coś osiągnąłem i ten efekt kuli śniegowej. Okej, okay, mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie pomocny. Jeżeli tak, udostępnij innym, yy, polajkuj, subskrybuj. Ja dziękuję ci za poświęcony czas.